Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie, zapraszam na poranną prasóweczkę bokserską. Parę newsów z rana jak śmietana, także lecimy z przeglądem wiadomości, a zaczynamy od federacji WBA i od wagi ciężkiej. Wczoraj opowiadałem Wam o patologii, która gnębi boks zawodowy od dawna, czyli o tym, że mamy zbyt dużo mistrzów świata, no i przy okazji zbyt wiele kategorii wagowych, no bo to jest komedia. 17 wag, 4 główne federacje, a do tego jeszcze każda z tych federacji powymyślała sobie kilku mistrzów świata. Mamy mistrzów tymczasowych, zwykłych, niezwykłych, fantastycznych, franczyzowych, jeden wielki galimatias, z tego tak naprawdę nikt wszystkiego dokładnie nie ogarnia. Nie znam bokserskiego fachowca, który zna wszystkich mistrzów świata aktualnie urzędujących. No może jakiś jest, ale to już musiałby być jakiś kompletny freak. W każdym razie przy okazji opowiadałem Wam wczoraj też o federacji WBA, która jest przodownikiem, jeśli chodzi o rozdawnictwo i wymyślanie tych tytułów, i mówiłem, że na przykład w wadze ciężkiej, ale nie tylko w wadze ciężkiej, WBA ma aż 4 globalnych mistrzów świata. Mówię o tych globalnych mistrzach świata, bo jeszcze oprócz tego mistrzów interkontynentalnych, mistrzów Morza Bałtyckiego, Śródziemnego, azjatyckich, afrykańskich i Bóg wie co jeszcze. Natomiast tych globalnych jest 4, bo jest super champion Anthony Joshua, jest mistrz zwykły Manuel Char, mistrz interim, czyli tymczasowy Trevor Bryan, jeszcze na deser Robert Helenius, czyli mistrz złoty. No i wspominałem Wam o tym, że federacja WBA straciła już cierpliwość do Manuel Chara i Trevora Bryana, no bo jeden nie boksuje od ponad 3 lat, drugi od ponad 2 lat. No i przy okazji taka jest prawda, dlatego że nie boksują, nie płacą pieniądzorów za opłaty sankcyjne dla federacji WBA, więc federacja WBA mówi dość, oficjalnie mówi dość, no chcemy zrobić porządek z pasami, żeby tych pasów było mniej, no bo jak Bryan zaboksuje z Manuelem Czarem, no to wypadnie z gry ten pasek interim, ale zaraz pewnie znajdzie się chętny na ten pasek, ale tak naprawdę chodzi o to, że federacja WBA od blisko 3 lat, w jednym przypadku od ponad 3 lat, w przypadku drugim nie ma pieniędzy z opłat sankcyjnych. No i zagroziła obu pięściarzom federacja WBA, że do 29 stycznia muszą zmierzyć się w pojedynku o zwykłe mistrzostwo świata, które należy do Manuela Czara. No i mamy cud nad Wisłą, w zasadzie cud nad Atlantykiem, bo na Florydzie 29 stycznia ma odbyć się gala organizowana przez Dona Kinga, który wygrał przetarg na ten pojedynek w marcu zeszłego roku. No i na tej gali Don King to jest promotor Trevora Bryana, ma dojść do walki Bryan kontra Manuel Czar. Na razie tak naprawdę ta gala nie została oficjalnie anonsowana, natomiast wskoczyła na BoxRec, bo takie są wymogi. No i z tego, co informują Amerykanie, została zgłoszona ta gala do stanowej komisji na Florydzie. Co będzie dalej, zobaczymy, bo tak naprawdę jeszcze raz, nie ma oficjalnego ogłoszenia tej gali, ale na BoxRec gala wskoczyła w walce wieczoru Manuel Czar Trevor Bryan. No co by nie mówić, walka w jakimś sensie ciekawa, no bo pozbędziemy się jednego mistrzowskiego pasa, a dla Trevora Bryana będzie to najważniejszy sprawdzian zawodowej kariery, bo on do tej pory, mimo że ma ten mistrzowski pas interim, z nikim poważnym nie walczył. Wygrał mistrzowski tytuł w 2018 roku. Przy okazji to była ostatnia jego walka, pokonując BJ Floresa, czyli gościa, który wcześniej przegrywał w wadze junior ciężkiej. W wadze ciężkiej nie znaczy kompletnie nic, no i takiego rywala miał, takiego zawodnika miał za rywala w walce o pas WBA interim Trevor Bryan. Wcześniej walczył m.in. z Derrickiem Rossem, czyli z takim popularnym amerykańskim journeymanem, zresztą wygrał z nim na punkty. No i to tyle, jeśli chodzi o dorobek zawodowy Trevora Bryana, więc to starcie z Manuelem Czarem byłoby jakąś ciekawostką dla niego. No ale z drugiej strony mamy też Manuela Czara, który w wadze ciężkiej tak naprawdę nie wygrał z nikim poważnym, a jeśli walczył z kimś poważnym, czy z Vitalijem Kliczką, czy nawet z Myriesem Bredisem, który boksuje w wadze junior ciężkiej, to przegrywał przez knockout. Specjalnie zbyt dużo takich istotnych wygran w jego karierze nie ma. Ta walka wygrana, w której zdobył pas WBA zwykły wagi ciężkiej, no to jest zwycięstwo nad Aleksandrem Ustinowym, który potem, to było zwycięstwo na punkty, a ten sam Ustinow potem przegrywał przed czasem na przykład z Michaelem Hunterem, przegrywał też przed czasem z Joe Joyce'em i dostawał na przykład łomot na sparingach od Artura Szpilki, także taka to była mistrzowska walka Manuela Czara w roku 2017. On do tej pory nie boksował, także no, miejmy nadzieję, że ta walka chociaż trochę wyprostuje sytuację w wadze ciężkiej federacji WBA, choć no, tak naprawdę jeszcze raz, nie ma pewności, że ta walka w ogóle dojdzie do skutku, ale gala jest anonsowana i co ciekawe, na tej gali jeszcze dojdzie do walki o inny śmieszny mistrzowski pas, pas WBA World w wadze junior ciężkiej. Właścicielem tego pasa jest Bejbut Szumenow, który po raz ostatni boksował w roku 2018.
czyli ponad 2 lata temu, wygrywając z niejakim Altuncayą, bokserem, który dostał łomot przed czasem wcześniej na gali Polsat Boxing Night od Krzyśka Głowackiego. No i Szumanów pokonał go później, jest teraz właścicielem pasa WBA World, czyli tego zwykłego, i zmierzy się na tej gali na Florydzie z niejakim Rafaelem Murphym. To jest kompletny no-name, jeśli chodzi o wielkie walki, o boks zawodowy. Kolejna śmieszna walka o pas WBA World. To już nie jest żaden interim, to jest zwykły pas WBA. No, ale posłuchajcie w tym momencie, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o federację WBA. Jeśli chodzi o mistrzów federacji WBA, jest super champion Arsen Gulamirian. Dlaczego on jest super czempionem? Tego nie wynika. To wynika tylko z tego, że Federacja WBA sobie jakoś tam postanowiła zrobić porządek, żeby posegregować rangi tych czempionów, bo Gulamirian nie jest żadnym super czempionem, tak jak to pierwotnie było wymyślone, że był to tytuł przeznaczony dla pięściarzy, którzy mają kilka mistrzowskich pasów, wtedy zostają super czempionem WBA, tak jak to było na przykład z Władimirem Kliczką. Gulamirian jest zupełnie bez powodu super czempionem WBA, tylko dlatego, że było miejsce dla innych mistrzów. Szumanów jest tym mistrzem zwykłym, do tego jest Aleksiej Jegorow, który jest posiadaczem pasa WBA Gold. To jest ten śmieszny półpasiec wymyślony ostatnio przez Federację WBA. Posiadaczem tego pasa w wadze ciężkiej jest Robert Helenius. Miejmy nadzieję, że niebawem będzie tego pasa posiadaczem Adam Kownacki po rewanżu lutowym. No jeszcze jest Riyad Mehri, który jest czempionem tymczasowym, a ten Mehri jest w tym momencie też dwójką w rankingu WBC w wagi Bridger, także nie wiadomo, może wypadnie z tego rankingu WBA przy okazji, ale w tym momencie jest czterech mistrzów WBA w wadze junior ciężkiej. Kompletna komedia i wstyd. Jeszcze raz, to jest jeden wielki wstyd, no ale podsumowując, 29 stycznia na Florydzie ma dojść, nie wiem czy dojdzie, ma dojść do gali Dona Kinga, walka wieczoru Manuel Char kontra Trevor Bryan. Jedziemy dalej z newsami. Kolejna walka, której nie ma, ale na którą wszyscy czekają. Jeszcze bardziej niż na tę walkę Trevora Bryana z Manuelem Charem, czyli starcie Anthony Joshua kontra Tyson Fury. Wielka unifikacja w wadze ciężkiej o cztery poważne, najpoważniejsze mistrzowskie pasy. Eddie Hearn zdradził, że szuka lokalizacji oczywiście poza Wielką Brytanią ten pojedynek, no i stwierdził, że faworytem do organizacji tego starcia jest Arabia Saudyjska. Tam przecież boksował ostatnio Anthony Joshua, rewanż z Andym Ruizem Juniorem. Dobra lokalizacja, duże pieniądze od miejscowych szejków, także nie trzeba gromadzić wielkiej publiczności, co w czasach pandemii oczywiście jest problemem. No i do tego jeszcze odpowiednia strefa czasowa, bo nie ma specjalnej różnicy między Arabią Saudyjską a Wielką Brytanią. Na pewno byłaby to lokalizacja jeszcze korzystniejsza dla brytyjskich fanów, no a nie ma co ukrywać, głównie brytyjscy fani będą czekać na ten pojedynek, bo to jest brytyjska walka tysiąclecia, milionlecia w boksie zawodowym. Dużo mniejsza różnica czasowa niż gdyby ten pojedynek był w USA, także Arabia Saudyjska jest głównym kandydatem, ale posłuchajcie, jest lista kolejnych krajów wymienionych przez Eddie'ego Hearna, gdzie ewentualnie ta walka też mogłaby się odbyć, i mam tutaj na tej liście Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, a konkretnie Dubaj, Katar, Chiny, no i jeszcze Stany Zjednoczone, także taka jest to lista. Arabia Saudyjska na pierwszym miejscu, a do tego Singapur, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Chiny i USA. Jeszcze na zakończenie, a propos Joshua, który ma walczyć z Fury, czy będzie walczył, zobaczymy. Anthony Joshua stwierdził, że zostało mu w boksie jeszcze 5 lat zawodowej kariery. Posłuchajcie, to jest dokładny cytat z Antoniego Joshua. Zostało mi 5 lat, czyli w zasadzie jeden cykl olimpijski z hakiem, więc w okolicach kolejnych igrzysk będę zbliżał się do końca mojej kariery i nadejdzie nowe pokolenie. Tak mówi Anthony Joshua. Czy mu wierzysz? No, ja bym nie wierzył do końca. W zależności od tego, jak będzie prowadzony i jakie będzie notował wyniki, to ja wyobrażam sobie Joshua boksującego jeszcze dużo, dużo dłużej. On ma w tym momencie 31 lat. Za 5 lat będzie miał 36. To nie jest wcale duży wiek jak na wagę ciężką. Ja widzę wiele podobieństw, jeśli chodzi o Antonego Joshua z Władimirem Kliczką. On potrafi i mocno uderzyć, potrafi się też po ciosach zachwiać, ale potrafi boksować przy tym bezpiecznie. Widzieliśmy rewanż z Andym Ruizem Juniorem, który go znokautował w Nowym Jorku, a potem jak przyszło do rewanżu, potrafił zrobić mu Kliczkę, czyli boksować super bezpiecznie. A gdy na przykład wyszedł do Kubrata Pulewa, znowu się trochę powygłupiał, trochę ciosów powymieniał, także w zależności oczywiście jakie będzie wyniki notował Joshua, jak będzie prowadzony, no bo może przyjść walka z Fury i będzie po karierze, tak jak dostanie jakieś 2 nokauty. Natomiast gdyby Joshua dobrze poprowadzić przy tym jego walorach
fizycznych, w stylu boksowania, umiejętnościach i inteligencji bokserskiej, bo Joshua potrafił być spryciarzem w ringu, mimo że jego styl jest taki dosyć szablonowy, ale szablonowy był też Władimir Klitschko, to on mógłby dużo dłużej poboksować niż do wieku 36 lat. Jeszcze raz, 36 lat dla wagi ciężkiej to jest maluszko. Ja sobie od razu tak a propos tych zapowiedzi na przyszłość przypominam Tomka Adamka, który chyba zaraz po wygranej z Banksem, to była taka konferencja prasowa w Warszawie, albo po Kanigami, który z tych gal wtedy na tej konferencji prasowej świecił sygnetem magazynu Denik, pokazywał mistrzowski pas, była przy okazji promocja chyba Fight Nighta i Ziggy Rozalski, był Mateusz Borek, pamiętam, tę konferencję prowadził. Wtedy Tomek stwierdził, że 35 lat to jest max, on powyżej wieku 35 lat nie wyobraża sobie, że będzie boksował. No ma teraz lat 44 i zapowiada trzy kolejne walki. Jak się mówi, że trzy kolejne walki jeszcze stoczy Tomasz Adamek. Także tak to bywa z skończeniem karier. Joshua mówi 36 lat. Nie do końca w to wierzę. Zobaczymy jak będzie. Może za 5 lat nagram jakiegoś vloga i sprawdzimy. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bandziorn. Yo, he cantare ta canción para mi gente.